bardzo łatwo im przychodziło to zdobywanie bramek i gdzie łapaliśmy kontakt, tam znowu dostaliśmy kolejną i no i ciężki mecz dzisiaj był i niestety nie zdobywam nawet jednego punktu. Przytrzymywali dobrze piłkę, wciągali nas jakby do kombinacyjnej gry i to dziś im się tam udawało i szukali tych przestrzeni między formacjami i druga bramka padła i mówię, już nie było łatwo, aczkolwiek jeszcze było sporo czasu, żeby powalczyć. No, zaskoczyli nas pewnie tym początkiem. Sytuacja dla nas była naprawdę ciężka, ale no ciężko, no bo jak się przegrywa 2-0, no to ciężko już później narzucić styl tak dobry, jak wcześniej się wygrywało i robiły się te punkty. Aczkolwiek pewnie te trzy mecze w ciągu 6 dni nie poszły jakoś w niepamięć i gdzieś ta dyspozycja pewnie delikatne jakieś zmęczenie gdzieś tam było, ale nie ma co się tłumaczyć, bo mieliśmy trochę czasu też, żeby mimo wszystko gdzieś tam się zregenerować, ale tak jak mówię, no nie podawaliśmy się, walczyliśmy do końca, gdzie pokazał mecz i druga połowa, że mieliśmy jeszcze sytuację i brakło trochę szczęścia i myślę też pomyłek sędziego, że gdzieś tam zabrakło kontaktu, że mogliśmy jeszcze z Wisłą powalczyć o jakieś punkty. Mimo to, że przegraliśmy dzisiaj z Wisłą, to nie składamy broni, bo wiemy o co gramy i ta ósemka może nam dać te spokojne utrzymanie, a więc jest o co walczyć, ale tak jak mówię, musimy wyciągnąć te błędy, które popełniliśmy i je po prostu w Gdańsku nie powielać.